Ja jestem. Ja też tak chciałam, ale ja miałam sorry. Tu trwają dyskusje, że brokat pod okiem. Ja nie wiem, co wy robicie po treningach. Nie wnikam, bo dzisiaj skupiamy się na finału Tańca z Gwiazdami. Bardzo cieszę, że możemy się zobaczyć. No i tak sobie pomyślałem, kurczę, wy chyba musicie być perfekcyjnie przygotowani, bo jako jedyna para zgodziliście się, żeby pogadać. Także czas jest. Tylko właśnie czasu nie ma, ale... ale my lubimy gadać. To chodzi. Musimy sobie pogadać. Powiedzcie mi, jaka jest prawda o tych waszych treningach przed półfinałem? Czy to jest trochę większy stres? Czy czujecie na swoich barkach jakąś większą presję niż przy innych odcinkach? Chyba wyjątkowo spokojnie. Okay. Czujemy się w tym tygodniu nie dlatego, że jesteśmy przygotowani, bo dopiero jest czwartek i dopiero dzisiaj będziemy pierwszy mieć trening z tancerzami, którzy oglądają występy finałowe wcześniej, niestety nie było takiej możliwości. Więc to nie jest tak, że wszystko jest dopięte, ale spokój wynika z tego, że chyba już mamy takie przekonanie i spokój w związku z tym, że wiemy, że zaprezentowaliśmy to, co chcieliśmy dotychczas, że pokazaliśmy się z takiej strony prawdziwej i na to nam zależało od samego początku. I teraz to jest już tylko jakaś taka kropka w tej historii. Zatańczymy jeden taniec, który sobie sami wybraliśmy, który bardzo lubimy, jeden, który powtarzamy, ale też go lubiliśmy, mimo tego, że był jeden z naszych słabszych. O, ciekawy wybór. No i ten freestyle, który będzie po prostu jakąś taką emocjonalną opowieścią i pokaże znowu naszą wrażliwość, więc jesteśmy spokojni. Wow! Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Nie wiem, czy to słychać, ale krzyków tu jest moc, także też warunki do pracy są czasem pewnie trudniejsze niż łatwiejsze. Michał, Vanessa powiedziała, że ten ostatni odcinek to, to taka kropka nad i. Dla mnie jako dla widza kropką nad i jest ten najbardziej freestyle. Na czym wam zależy, co chcecie w nim pokazać? Nasz freestyle osadziliśmy sobie w stylu współczesnym, bo nie mieliśmy jeszcze okazji tańczyć tańca współczesnego. No na pewno chcemy pokazać się z jeszcze innej strony, z takiej, której widz jeszcze nas nie widział, czyli z takiej bardzo wrażliwej. Nie wiem, chyba możemy opowiedzieć, jakby na czym będzie polega. Mnie ciekawi, czy będzie też dużo elementów show, bo też się słyniecie z tego, że... Nie, że nie. Nie będzie fajerwerków i... Nie będzie piórek? Wiemy. No tak, chcieliśmy postawić na prostotę. Mamy wrażenie, że też dotychczas nasze choreografie to był głównie taniec okraszony jakąś historią, tak, jakimś klimatem, ale nie, nigdy nie stawialiśmy na widowisko, tylko na taniec, no bo to bardzo wierzymy, że to się broni. I ten finał też taki będzie dla nas. Oczywiście będą jakieś tam czy podnoszenie pojedyncze, czy coś takiego, ale nie chcieliśmy tutaj kombinować, a no to zjedźmy z sufitu, a nie wiem, zmienić... Stado koni galopujących, wiem, o co chodzi. No bo po prostu chcieliśmy pokazać po raz ostatni naszą wrażliwość. Chyba chciałeś, Michał, powiedzieć, w jaki sposób chcecie pokazać tę wrażliwość, tylko zacząłem o tych fajerwerkach i piórkach. Tak, no mamy taką historię o bohaterce, która szuka wewnętrznego domu, wewnętrznego spokoju, poczucia bezpieczeństwa, zaczyna tą podróż sama. Wspiera ją osoba, która właśnie wzbudza to poczucie bezpieczeństwa, no i na koniec bohaterka to bezpieczeństwo. Nie możemy się doczekać, a piosenka też jest jakaś specjalna dla was przynajmniej? Co ciekawe jest, to jedna z moich ulubionych piosenek, okazało się, że to jest również jedna Piosenek Michała. Więc wybór był bardzo prosty. Tak naprawdę to... Pierwszy strzał. Zdradzamy, czy zostawiamy do niedzieli? Nie wiemy, czy możemy zdradzić, czy może nawet zachować. Dobrze. Im więcej niespodzianek, tym chyba też lepiej dla widzów. Co ciekawe, Vanessa, w tym tygodniu też zaczynasz zdjęcia do filmu. Również mnie to zaskoczyło. No nie uśmiechnęłaś się teraz szeroko, bo udźwignąć jeden i drugi obowiązek to jest pewnie ogromne wyzwanie. Jak sobie z tym radzisz i co to za projekt? No to jest ten element stresowy, taki jak... W ramach tańca z gwiazdami czuję się dosyć spokojnie, tak to, że jutro mam zdjęcia 12 godzin w sobotę też. To oznacza, że jutro mój dzień się zacznie około 4 rano, zakończy znowu o 23, ponieważ no, mamy zdjęcia pod Warszawą, trwają 12 godzin, jak każdy normalny plan, oczywiście dłużej dojechać tam i wrócić na próbę taneczną, gdzie ona też ponownie potrwa 3-4 godziny. Nasze organizmy już są wyczerpane bardzo, no bo my jesteśmy 14 tygodni w treningu bez przerwy, to jest naprawdę bez dnia przerwy, więc już naprawdę okupiony jest to ogromnym zmęczeniem.
Ja oczywiście bardzo się cieszę, że dzieje się nowy film. Niestety nic nie mogę właściwie o nim powiedzieć, poza tym, że jest wspaniała obsada i świetny scenariusz. Naprawdę się bardzo cieszę, że jestem w tej obsadzie. No i film głównie będzie realizowany w przyszłym roku, ale ze względu na różne warunki nie można było przesunąć tych zdjęć, więc one się dzieją w tygodniu finałowym. Dla mnie jest to no bardzo stresujące, no bo ja już teraz bez dodatkowej zajętości czuję się bardzo zmęczona, ale też wierzę, że to jest ta ostatnia prosta i że mam już większe przygotowane, więc to nie wytrąci nas aż tak bardzo. Żeby przejść do finału, to trzeba było jeszcze pokonać przynajmniej jedną parę w półfinale. I był taki element tego ostatniego odcinka, który bardzo mnie zainteresował. A właściwie to był wasz wywiad po, w którym powiedzieliście, że no ale my się spodziewaliśmy, że będziemy w tej dogrywce, ale przecież wy mieliście 80 punktów, co wskazywało, że jednak się spodziewaliście. Każdy. Spodziewaliśmy się zupełnie. Jak tylko dowiedzieliśmy się, że przy ostatnim odcinku będzie dogrywka i że to będą dwie pary, które uzyskają najmniej głosów od widzów, no to domyślaliśmy się, że to będzie my, tak po prostu logicznie myśląc. Tutaj to nie jest kwestia jakiegoś żalenia się, czy nie wiem, wyolbrzymiania znowu sytuacji, no tylko takiej realnej statystyki, która pokazuje, że jeżeli ktoś ma po prostu znacznie więcej odbiorców, no to prawdopodobnie tych głosów będzie miał znacznie więcej. I to się tylko potwierdziło, my w ogóle nie jesteśmy na to źli obrażeni, czy nie, tym bardziej nie byliśmy zaskoczeni. Wiedzieliśmy, że ta dogrywka będzie. Oczywiście był jakiś tam cień nadziei, że może nas ona ominie. To byłaby bardzo miła niespodzianka, ale no nas nie ominęła. Byliśmy na to przygotowani, zatańczyliśmy tak, jak potrafiliśmy. Ja się cieszyłem bardzo ten trzeci taniec. Tak? Jednak on był też bardzo, bardzo widowiskowy, bardzo fajny i w sumie ci, którzy wam kibicowali, mogli was zobaczyć w trzeciej odsłonie. Ten werdykt był taki trochę oczywisty, ale ja to mogę powiedzieć. A Michała zapytam, że czasem zaglądasz tam do reżyserki, jak się rozkładają głosy, żeby sprawdzić. Że ja? No. Że ja zaglądam do reżyserki. Pytam. To pytanie, znak zapytania jest na końcu. Nie. Myśmy bardzo chcieli to wiedzieć, ale mamy dostępu do takich informacji, więc to są oczywiście jakieś takie pogłoski, chociaż też na przykład często te pogłoski się nie sprawdzały, udostępniane w internecie w przeszłości, że ktoś tam zajmuje pierwsze miejsca w głosowaniach, a jednak odpadał na początku programu i tak dalej, więc to tylko tyle wiemy z jakichś takich plotek. No tak samo jak widzowie, nie mamy pewności, jakie są dane, ale otrzymaliśmy bardzo dużo fajnego wsparcia po dogrywce, więc wierzymy też, że może ona będzie jakimś motorem do tego, żeby te osoby, które nam kibicowały, żeby jeszcze raz zakibicowały nam wyjdzie. No właśnie, rozpoczniemy klasycznie sekcję komentarzy przedłużeniem tego tematu waszej dogrywki. Weronika napisała, a co jeśli Vanessa specjalnie była dzisiaj w dogrywce, żeby wszyscy zobaczyli, że ma mało głosów i głosowali na nią w finale? Może taka strategia produkcji? Nie wiem, czy takie strategie jest. No ja myślę, że te głosy naprawdę bardzo się liczą i wiem, że to było autentyczne na tej wygrywce. No skończono, no co tam, no, po prostu, jeżeli ktoś wierzy w nas i chciałby nas widzieć z tą kryształową kulą, no to po prostu prosimy o wsparcie, a jeśli nie, no to i tak damy z siebie 100%. Tak. Właśnie teraz obserwuję taką wielką dyskusję w internecie, jest to fala po prostu wsparcia właśnie dla was i takiej mobilizacji, żeby głosować właśnie na was, a mimo wszystko ktoś wróci do tematu naszych min i było za co te 40 punktów, ciągłe te miny. No, naprawdę ludzie to zwracają uwagę? No, za minę, dokładnie, nikt nie patrzy na minus. Nikt nie patrzy na taniec, tylko ludzie oceniają minę i dziękują bardzo. Czytałem też, że za szeroko się uśmiechasz. A o sobie, że to jest obrzydliwe, że wyciągam telefon spod krzesła, no spod tam skąd muszę. Ja też czytałam taki komentarz. Staram się nie czytać za bardzo komentarzy, ale czasem w niedzielę mi się to przydarzy z ciekawości po prostu takiej głupiej. I tak czytałam jeden komentarz, że no niby fajnie tańczy, ale już za dużo się szczerze. Jak się pisałam, no to pewnie nerwowe. No nie, że po prostu lubię uśmiechać. Ale a propos nerwów i stresu, nie wiem, czy akurat takie emocje czułaś, ale Ilona stwierdziła, że Vanessa biedna, bo się już chyba zestresowała i nawet się z tego finału tak nie cieszy. Nie stres, znaczy oczywiście stres jest przy każdym odcinku i nie ma co gadać, te emocje, które nagle się pojawiają, kiedy włączy się kamera i jest się na żywo i jest, ma się tam świadomość, że to jest tylko ten jeden, jedyny raz, kiedy ma się zatańczyć i on jakoś zadecyduje o twojej przyszłości w tym programie, no to na pewno, że jest stres, ale
też myślę, że my byliśmy już bardzo przytłoczeni emocjami przy tym werdykcie, bo to była taka duża sinusoida. Dwa tańce, jeden, który bardziej czuliśmy, drugi, który mniej czuliśmy, dwa bardzo fajnie przyjęte tańce, więc znowu jakaś duża radość, potem ta dogrywka, której teoretycznie się spodziewaliśmy, ale mimo to, to jest zawsze jakieś napięcie i stres. No i potem ten werdykt, więc tych emocji było po prostu bardzo dużo w przeciągu tam, ile to trwa, 2 godziny, 2,5. No i po prostu już było raczej takie zmęczenie. Czy was, Michał, bierze czasem taka wzrucha, taki moment refleksji na treningach, że to już koniec, że już się więcej nie zobaczycie? Tak, to jest tak, ten tydzień. To jest ten tydzień, my to już czujemy, codziennie sobie powtarzamy. Zobacz jeszcze 2 dni, jeszcze 3 dni, to będzie ostatni dzień, to tak wiemy sobie jutro. No na pewno, ja pamiętam, jak kończyłem swoją pierwszą edycję i dogodziliśmy właśnie z Edytą ze studia, już ostatni raz, już zgaszyliśmy to światło. To jest już koniec. Widzisz, tylko ze Stonem Live i na pewno poczujemy to samo w piątek. Ja już nawet wczoraj oglądałem nasz Crystal. To co nagraliśmy sobie wczoraj i już wiem, w którym momencie poczuję, że to już jest koniec. Że to już będzie i wtedy mam nadzieję tylko, że uda nam się utrzymać emocje przez ten freestyle, nie popatrzymy po prostu. Tak, właśnie widząc, jak jesteście też emocjonalnymi osobami, zastanawiałem się, Vanessa, czy myślisz, że sobie tam popłaczesz na tym odcinku, albo czy przyjdzie w ogóle taki moment? Znaczy, już było tak, że przy ostatnim nagrywaniu materiału ja bardzo nie chciałam płakać w naszych materiałach, w ogóle przez cały program. Starałam się zawsze trzymać te emocje na wodzy, chociaż były jakieś tematy, które mnie bardzo wzruszały. Ale gdy nagrywaliśmy ostatni materiał dotyczący naszej relacji, tego, że to już jest koniec, dostaliśmy pytanie po prostu, że to już jest koniec, jak będziemy wspominać te czasy, co myślimy o swojej relacji, to oboje nawet nie musieliśmy na siebie patrzeć, tylko widziałam kątem oka Michała, więc starałam się do niego nie patrzeć, żeby się nie rozkleić, ale jak tylko zerknęłam na niego, zwyczajnie jego zaszklone oko, to od razu się rozkleiliśmy. No, my się bardzo, bardzo związaliśmy ze sobą i myślę, że chyba dla mnie to będzie najtrudniejsze, że jakoś nie wyobrażam sobie tej codzienności bez tego bycia razem. Oczywiście my będziemy to podtrzymywać na inny sposób, no, ale pewnie taki... Basen, yoga, masaże. Przyda się regeneracja. Basen, yoga. Już może nie wiem, takie... Jest jakaś taka joga, na której się śpi. To jest. To jest wasza wspólna pasja. Zdecydowaj, odpoczynki, teraz czas na odpoczynek, zaraz. Cudnie, słuchajcie, jeszcze kilka jest tylko tych komentarzy, ale faktycznie gorące emocje przed finałem Tańca z Gwiazdami. Szkoda, że dziewczyna, która jest od pierwszego odcinka o poziom wyżej od reszty, nie wygra tego programu, bo nie ma tak dużego fandomu jak Julka czy Maciek. To jest jeden i drugi. No to już wiemy na pewno, że wygra Julia Żugaj, skoro w finale pod uwagę brane są tylko głosy widzów, niestety. Jest to program o popularności? No to na pewno się ona liczy, no bo liczą się głosy, a im więcej ma się odbiorców, tym więcej zapewne jest głosów. To oczywiście nie jest tak, że to liczy się, że też tylko to się liczy. Ja też uważam, że nie bez powodu te osoby, które są w finale, znalazły się w finale. Też jakby chciałabym taki zabrać głos, bo ja bardzo się cieszę, że tyle dostaliśmy wsparcia i to jest ekstra, że tak dużo osób jest za nami i wyraża wsparcie, ale też oboje czujemy się dosyć dyskomfortowo z tym, że to wsparcie troszkę się zmienia w niechęć, tylko często nienawiść w kierunku kogoś innego. No to jest reality TV, my się zgadzaliśmy na format. Wiedzieliśmy dokładnie, na czym on polega. Dajemy z siebie wszystko, 100%. Jeżeli będzie tak, że ludzie uznają, że chcą na nas zagłosować, bo oczywiście będziemy do tego namawiać przez najbliższe dni. W sumie tego nie robiliśmy przez cały ten program. Robiliśmy tylko raz, wygrywaliśmy jakieś Instastory przed samym live'em, że będziemy ci. No ale ja myślę, że takie, wiesz, TikToki o tym, dlaczego są dziury w serze, są równie zachęcające i wszyscy wiedzą, że to naturalnie budzi sympatię do was. Nie trzeba mówić, że to jest numer 8, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze, fajnie też. I mamy nadzieję, że osoby, że wzruszymy w niedzielę i że osoby, które, nie wiem, dotychczas nie wysyłały SMS-a, albo miały wątpliwość, czy one mają znaczenie, no to mówimy, że mają. I też może warto powiedzieć, że głos w aplikacji ma mniejsze znaczenie niż O, o tym nie wiedziałam.
jakoś inaczej się liczy, tak? Jako 1/4? Tak, z tego co pamiętam, to wartość jednego SMS-a to są chyba 3 głosy z aplikacji, tak było przynajmniej w moich poprzednich edycjach, że nic nie zmieniło. Także kochani, bardzo dziękujemy za wszystkie głosy, te w aplikacji również, ale jeżeli no, zależy tam na... Może nawet zwyciężyli tę kryształ w ogóle, to chyba faktycznie bardziej te SMS-y zadziałają, ale to też... Ja tak się głupio czuję, namawiając. Proszę, bo nie umiałaś tylko pociągnąć głupio. Nie, to też, ty. Takie, no wyślij na mnie SMS. I ty cię nie na ofiarę. Tak trochę od treści pomoc. Właśnie to jest takie niezręczne, ale z drugiej strony... Nie, inaczej, powiem tak. Jeżeli ktoś widzi to, kim jesteśmy i wierzy w to i cieszy się z nami i chciałby się dalej z nami cieszyć, no to oczywiście będzie nam bardzo miło. Ale to jest decyzja taka indywidualna do podjęcia, czy ktoś chce wydać na to pieniądze. Dwa ostatnie komentarze. I to jeszcze nie dali tej kuli, no i po co tyle czekać? I ostatni. Dobra, dajcie już im te kule, a za tydzień zamiast odcinka robimy gratulacyjną imprezę. Bardzo miło, że są takie osoby, które... No, które wierzą, że nam ta kula, że zasługuje na tę kulę. My się cieszymy, że... No, że nie wiem, że ja przyjmując aż tak tymi tańcami się nie cieszę, bo niektóre były lepsze, niektóre gorsze. Nie, może źle to sformułowałem, że się nie cieszę. Tylko bardziej jestem dumna z tego, że... nie wiem, czy to nie mówiłam w naszej ostatniej rozmowie, że nie ulegliśmy nigdy pokusie udawania czegoś na rzecz dostania się do kolejnego filmu, nie wiem... Nie udawaliśmy nigdy, nie kłamaliśmy w wywiadach, żeby uzyskać ten awans do następnych odcinków, czy uzyskać więcej zainteresowania, poparcia. Ja z tego jestem dumna bardzo, bo takie pokusy są rzucane i to nie jest tylko takie moje wyobrażenie, no tylko na przykład jeśli jesteśmy w programie rozrywkowym, padają takie pytania, a może byście się nie pokłócili, a może coś tam, nie? I... A może zdjęcia tam zrobimy, jak będziecie szli za rękę? No, nie zgodziliśmy się na nic w tym stylu i zawsze byliśmy w zgodzie ze sobą. I myślę, że to jest taka rzecz, z której ja jestem najdumniejsza. Czasem niektóre tańce były ekstra, niektóre mnie wspominać gorzej, ale z tego jestem dumna tak bezbrzeżnie. To już jest taka wygrana, czy kryształowa kula trafi w wasze ręce, czy nie. Chociaż ja muszę powiedzieć, że ten komentarz o imprezie gratulacyjnej był mu i myślę, że już wystarczy tej bezstronności. Ja to mogę powiedzieć, więc akurat ja tutaj bardzo wam szczerze kibicuję. I jeszcze a propos, że jestem tutaj sąsiadem tego fantastycznego miejsca, widzę wasze storki, to teraz proszę udawać zaskoczenie, tutaj przyspieszymy. Dobra, jestem. Ale widziałem, czasami sobie wpadacie też do mojej ulubionej kawiarni, więc tu jest secik pistacjowy, bo pani powiedziała, że najczęściej bierzecie rzeczy z pistacją, prawda? Proszę bardzo. Pani Kasia, trzymajcie. Jest zszokowany. Także musi być jedzonko, proszę tańczyć ładnie. O nie, tak. A w niedzielę kibicujemy oczywiście wszystkim parom, ale kto akurat lubi pistację, no to na parę 8. Dzięki bardzo. Bardzo dziękuję. Ale się cieszę. Trzymajcie się. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.